Nasz dzisiejszy film jest uważany za absolutne arcydzieło filmowej sztuki dokumentalnej i jeden z najważniejszych polskich filmów. Film Muzykanci wyreżyserowany został przez Kazimierza Karabasza. Ten film nie jest inscenizowany, nie zawiera wydarzeń zapisanych w scenariuszu, nie został wymyślony. Jest w całości zapisem zaobserwowanych ujęć, zapisem próby orkiestry dętej warszawskich tramwajarzy. Instrument dęty to taki instrument, w który trzeba dmuchać buzią i powietrzem. Tramwajarz to oczywiście człowiek, który prowadzi tramwaj. Dlatego właśnie w napisach Karabasz podpisał się jako realizator, a nie jako reżyser. Chciał on jeszcze bardziej utrwalić wrażenie, że wszystko w tym filmie odbyło się samoistnie, a on to tylko zarejestrował. Film został nakręcony w roku 1960 i zdobył nagrody na polskich i międzynarodowych festiwalach, między innymi w Wenecji, w Lipsku, Oberhausen i San Francisco. O Muzykantach stało się głośno w świecie ponownie w latach 90., kiedy będący wtedy u szczytu popularności polski reżyser Krzysztof Kieślowski umieścił ich na swojej liście 10 najważniejszych filmów w dziejach kina, którą przygotował dla brytyjskiego pisma Sight and Sound. W filmie nie usłyszymy ani nie odczujemy żadnego komentarza. Będziemy po prostu obserwowali próbę orkiestry. Bardzo ważnym elementem tego filmu jest niezwykle dokładny montaż. Została zastosowana taka technika, która pozwoliła rytmem i długością kolejnych ujęć oddać charakter próby. Na początku, kiedy bohaterowie tylko ćwiczą, widzimy krótkie, statyczne ujęcia, czyli takie krótkie, statyczne fragmenty filmu. Są one przerywane, tak jak fragmenty muzyki, którą słyszymy. W końcu, kiedy orkiestrze udaje się płynnie zagrać, także to, co widzimy, staje się takie bardziej spójne i płynne. Ruchy kamery są dłuższe, ujęcia inaczej się przenikają, inaczej przechodzą jedno w drugie. Mamy tu do czynienia z doskonałą kombinacją obrazu z dźwiękiem i sensem całej sceny. Udało się to osiągnąć między innymi dlatego, że Kazimierz Karabasz podjął podczas kręcenia tego filmu próbę synchronicznej rejestracji obrazu i dźwięku, co w latach 60. ze względu na sprzęt, jakim dysponowali wtedy filmowcy, było raczej dosyć trudne. Tak pięknie zastosowany montaż nie jest jedynym elementem filmu Muzykanci, z powodu którego jest on tak ceniony i popularny. Drugą bardzo ważną sprawą jest w tym filmie światło. Operator Stanisław Niedbalski zamiast reflektorów bocznych, czyli takich, które rozstawione są po pomieszczeniu w różnych miejscach, na takich długich nogach, czyli statywach, zastosował oświetlenie górne. Zamocował żarówki pod sufitem, dzięki czemu możliwe było sprawniejsze, łatwiejsze i swobodniejsze poruszanie się po pomieszczeniu bohaterów, ekipy filmowej, a to z kolei wszystko razem spowodowało, że to wszystko, co widzimy na ekranie, jest bardziej naturalne i realistyczne. Kazimierz Karabasz jako reżyser i Stanisław Niedbalski jako autor zdjęć zostali nagrodzeni za ten film podczas pierwszej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Dziś ten bardzo znany festiwal nazywa się Krakowski Festiwal Filmowy i od 1964 roku jest festiwalem międzynarodowym. Warto powiedzieć kilka słów o samym Kazimierzu Karabaszu. Ten urodzony w 1930 roku reżyser uznawany jest za współtwórcę tzw. Polskiej Szkoły Dokumentu. W filmach Karabasza najważniejsza jest uważna obserwacja, krytyczne nastawienie do rzeczywistości, ale co bardzo ważne, Karabasz, tak jak zobaczycie to w Muzykantach, odrzucał inscenizację. Wszystko miało być skromne, oszczędne i bardzo prawdziwe. Ważne było też dla niego otoczenie, scenografia, miejsce, w którym robił film. Miało być ono takie, aby bohaterowie czuli się w nim jak najbardziej naturalnie. Najważniejsze filmy Karabasza to oczywiście Muzykanci z 1960 roku, Rok Franka W. z 1967 roku, Spotkania z 2004 roku. Nakręcił też Próbę materii, Ludzi w drodze i Węzeł. Karabasz jest także teoretykiem kina dokumentalnego i nauczycielem. To chyba wszystko, co powinniście wiedzieć, zanim obejrzycie ten film. A teraz zapraszam Was serdecznie na Muzykantów i oczywiście na inne filmy Kazimierza Karabasza. Do usłyszenia!